Jak doskonale wiemy, o końcowym rezultacie w meczu piłkarskim decydują gole. Raz bywa ich więcej, innym razem mniej lub w ogóle, ale to właśnie spotkania z dużą ilością strzelonych bramek najbardziej zapadają w pamięć. Jaki był więc najwyższy wynik w historii polskiej piłki nożnej? Tego dowiesz się w tym odcinku. Sezon 2007-2008 Szczekowianka Jaworzno zakończyła na 12 miejscu w trzecioligowej tabeli, czyli obecnym odpowiedniku drugiej ligi, co gwarantowało utrzymanie. Zespół wycofał się jednak z rozgrywek i zaczął kolejny sezon od ligi, w której uczestniczyły rezerwy tego klubu, czyli sosnowieckiej A-klasy, występując pod nazwą Klub Piłkarski Jaworzno. Już pierwszy mecz z huraganem Kocikowa zakończył się wysokim zwycięstwem 9-1. W dalszej części sezonu zdarzało się także, że mecze Szczekowianki kończyły się dwucyfrowym rezultatem, jak 12 czy 18-0. W ostatniej kolejce, 15 czerwca 2008 roku, do Jaworzna przyjechała tęcza błędów. Biorąc pod uwagę fakt, że pojawiło się tylko 7 zawodników tęczy, inny scenariusz niż wysokie zwycięstwo gospodarzy byłby dużym zaskoczeniem. Już w drugiej minucie padła pierwsza bramka, a tylko w pierwszej połowie strzelono ich 19. Po przerwie zawodnicy Szczekowianki dołożyli jeszcze 15 trafień i spotkanie zakończyło się rezultatem 34-0. Co ciekawe, poprzedni rekord również należał do Szczekowianki. W 1951 roku w spotkaniu z Budowlanymi Górka Trzebinia strzelono o gol mniej. Jeszcze wyższy wynik padł w pierwszej rundzie okręgowego Pucharu Polski w województwie małopolskim okręgu Wadowice-Oświęcim. 9 sierpnia 2014 roku w meczu LKS Skidzin KS Chełmek końcowy rezultat zakończył się na 0-35. Trafienie zaliczył nawet golkiper, w tym przypadku z rzutu karnego. W pierwszej części spotkania padło 17 bramek. Drużyna z Ligi Okręgowej rozgromiła zespół, który ostatnie ligowe spotkanie zagrał niecałe 2 lata wcześniej, czyli 10 listopada 2012 roku i zajął się wyłącznie szkoleniem młodzieży. Oczywiście udział w rozgrywkach ligowych nie jest konieczny w przypadku startu w Pucharze Polski. I tak na przykład w Okręgu Warszawskim już kilkukrotnie wystąpiła reprezentacja dziennikarzy. Ostatecznie zwycięzcy nie nacieszyli się zbyt długo grą w pucharze, ponieważ w kolejnej rundzie ulegli 4-5 Zgodzie Malec, na co dzień występującej poziom niżej w klasie A. Jako najwyższy wynik można więc uznać 0-35 w meczu LKS Kidzin KS Chełmek, natomiast w przypadku spotkania ligowego był to mecz Szczekowianka Jaworzno Tęcza Błędów 34-0.